Cześć kochani, witam Was w 2018 roku. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i w tym drugim tygodniu tego roku mam dla Was filmik trochę specjalny. Mam nadzieję, że uda Wam się rozpocząć to, co ja chcę rozpocząć razem ze mną. W tym roku nie robiłam żadnej listy postanowień, żadnych celów takich konkretnych, małych, dużych, które chcę osiągnąć. Właściwie mam taką jedną konkretną rzecz, którą chcę zrobić, ale o tym za chwilę. Któregoś dnia, myślę jakoś tydzień czy półtorej tygodnia przed Sylwestrem, usiadłam i w moim planerze napisałam, tam gdzie mam taką rozpiskę miesięczną, mam też notatki i w styczniu napisałam po prostu w notatkach takie oto zdanie. W tym roku będę tylko lepsza, będę wierzyć w siebie, kochać się i dbać o najbliższych, zwiedzę trochę świata, zrobię prawo jazdy i będę się uśmiechać. Takie zdanie napisałam i to jest jedyne, czego chcę od tego roku, co chcę osiągnąć w tym roku, jaka chcę być przede wszystkim lepszą wersją siebie. Nie powtarzać tych samych błędów, naprawić to, co muszę naprawić, dbać o najbliższych, bo to jest najważniejsze. Dbać o siebie przede wszystkim, dlatego że myślę, że często o tym zapominam i gdzieś tam potem się w tym wszystkim gubię, patrząc za bardzo na innych, a za mało na siebie. W tym roku chcę być przede wszystkim szczęśliwa. Chcę polepszać się w każdym aspekcie swojego życia i chciałabym, żebyście wy też w tym uczestniczyli. Także pojawi się dużo filmików na moim kanale w tym roku takich motywacyjnych, o tym, co ja robię, co chcę robić, jak sobie radzić z jakimiś tam różnymi rzeczami. Także w tym roku będzie dużo różnych filmów, które zawsze chciałam nagrać, ale nie do końca wiedziałam jak. Myślę, że w tym roku się to wszystko zmieni. I spoglądam sobie tutaj tak na ręce moje, ponieważ trzymam taki oto słoik. Może nie jest on jakiś za ładny, zwykły słoik z kokardką i z napisem tutaj na karteczce 2018. Zielona kokardka, dlatego że mam zielone ściany i pomyślałam, że nie będzie to tak się wyglądać. A nie chciałam też, żeby on był taki pusty, żebym o nim nie zapomniała. Ja przez ten pierwszy tydzień codziennie pisałam już na karteczkach takich malutkich, co miłego mnie w danym dniu spotkało. Pisałam sobie datę. Przypomnę, co tak, na takich małych karteczkach po prostu pozapisywane różne rzeczy. I mam już tych karteczek 7, czyli cały tydzień już to w sumie nie robiłam. I postanowiłam, że będę to robić przez cały rok 2018, ponieważ chcę, żeby był on najlepszym rokiem w moim życiu i mam nadzieję, że takim będzie. W tym roku będę obchodzić swoje 18 urodziny. Mam w planie zrobić prawo jazdy, podróżować, pojechać na openera, na którego mam już bilety. Polecę do Hiszpanii w tym roku i przede wszystkim chcę się skupić na sobie, żeby w końcu odnaleźć gdzieś tam tą drogę, którą chcę na pewno iść. Chcę być po prostu szczęśliwa i Wam też tego życzę. Nie chcę, żeby ten filmik też był jakiś za długi, po prostu namawiam Was do tego, żebyście Wy też stworzyli taki swój słoiczek. Możecie go ozdobić jak tylko chcecie, byleby o nim nie zapomnieć i po prostu każdego wieczora usiąść sobie i zastanowić się, co dzisiaj fajnego było. Nie co dzisiaj było smutnego, tylko co dzisiaj było fajnego. Bo ja przez ten tydzień już miałam jakąś smutną sytuację, nawet nie jedną. Chcę się skupić na dobrych rzeczach w tym roku, tylko i wyłącznie na dobrych. Bo wiem, że będą się dziać też złe rzeczy, zawsze się dzieją, ale w poprzednich latach zawsze nastawiałam się tylko na te dobre. Pomyślałam, że nie będzie żadnych złych. Gdy te złe rzeczy zaczęły się dziać, to mój świat się zawalił, więc nigdy nie brałam pod uwagę takich negatywnych rzeczy, a one się dzieją, zawsze się będą działy, tylko musimy sobie z nimi radzić i musimy się tego nauczyć. Koniecznie dajcie znać, czy wy też chcecie zrobić taki słoiczek, a może już zrobiliście. A nawet jeżeli nie zrobiliście, to myślę, że to jest tylko tydzień w plecy, więc jeszcze możecie usiąść i na spokojnie zastanowić się, co w zeszłym tygodniu Was z miłego spotkało i pozapisywać się na tych karteczkach. Jestem pewna, że dacie radę. Także zachęcam Was do tego, żeby taki słoiczek sobie zrobić, aby zapamiętać tylko dobre chwile z danego roku, potem na końcu roku, w Sylwestra nawet, otworzyć sobie te wszystkie karteczki i przeczytać, ile wspaniałych rzeczy spotkało Was tego roku. Także skupiamy się w tym roku na tym, żeby nie myśleć o negatywnych rzeczach i sprawach, tylko skupić się na tych pozytywnych. Więc liczę na to, że ten rok będzie wspaniały. Tego też Wam życzę. Życzę Wam dużo motywacji, dużo uśmiechu. Żebyście kochali siebie, zaakceptowali siebie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja sama będę starać się robić te wszystkie rzeczy i myślę, że
będę mogła tutaj za rok usiąść i powiedzieć: dałam radę. Chcę po prostu wykorzystać ten rok jak najlepiej się będzie dało. Także mam nadzieję, że Wy też to ze mną zrobicie. Może będziemy sobie robić jakieś podsumowania tygodniowe, nawet na Instagramie czy coś takiego. Pomyślę jeszcze o tym. I to tyle. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w tym roku. Samych pozytywnych zdarzeń, samej miłości, uśmiechu, radości. No i wiadomo, jak przyjdą złe czasy, to trzeba się skupić na tym, że one kiedyś miną, nie dołować się, a nawet jak się zdołujemy, to pamiętajcie, że ja tutaj jestem po to, żeby Wam pomóc, żeby Was wesprzeć. Też jestem tylko człowiekiem i właśnie na tym chcę się skupić w tym roku na moim kanale. Na tym, żeby szerzyć dobro, żeby szerzyć miłość, radość i żeby każdy mógł poczuć się chociaż na tym kanale jak taki równy człowiek ze mną, ponieważ jestem taka jak Wy i nic z tego nie zmieni. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!